piątek może niemałe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza w górach na zachodzie i lokalnie w centrum kraju, przybędzie chmury i pojawią się deszcze lub burze. Spadnie do 20 mm wody, możliwy też grad. 25 stopni na północnym wschodzie, do 32 na zachodzie, w centrum od 28 do 30. Wiatr głównie ze wschodu słaby, na wybrzeżu umiarkowany. W burzach porywy wiatru do 70 na godzinę. I'm not good at a one-night stand, but I still need love and you're just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all Moi rodzice to dwa skrajnie różne charaktery, ale jakimś cudem ten duet działa od ponad 35 lat. Moja mama była zawsze tą poważną, chociaż doskonale wiem, jak uwielbia się śmiać. I tak to po niej odziedziczyła mój charakterystyczny i jakże żenujący śmiech. To, o czym dowiedziałam się po latach, to to, że zawsze, kiedy wydawało mi się, że jestem mistrzem owijania w bawełnę, to ona i tak wiedziała, że kręca, mimo to nigdy mi nic nie powiedziała. Mama jest pełną energii i temperamentu kobietą, która mimo iż zmuszała mnie do przepisywania zeszytów w szkole, to i tak zawsze była troskliwa, sprawiedliwa, pełna energii i wspaniałych pomysłów. No a tata, jak to tata? Najlepsze wypady na ryby zawsze z tatą. Nawet jak przynosiłem gorsze oceny ze szkoły, w weekend i tak jechaliśmy na ryby. Poza tym od taty dostałem pierwsze korkotrampki. Tato był tym, który zawsze rozpieszczał i przy każdej wizycie w sklepie kupował nam słodycze i zrobił nam najpyszniejsze sznycle na świecie. I tak zrobił je dokładnie raz i myślę, że dlatego wszyscy tak bardzo to zapamiętaliśmy. Ale tato sznycle były naprawdę genialne. Jak coś się działo w moim życiu, to on zawsze wiedział, nie musiał pytać, tylko po prostu przychodził, przytulał i już wszystko było dobrze. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. Kochani rodzice, chcielibyśmy wam podziękować za to, że jesteśmy. Za miłość i za to, że nauczyliście nas, jak kochać drugiego człowieka. Za ciepło rodzinnego domu, dzięki któremu teraz sami wiemy, jak chcielibyśmy, żeby ten dom wyglądał. Za dobre rady. Ja się zawsze, jak mnie odprowadzała do zerówki, to mówiła, że jak sobie będę wmawiać, że jest mi ciepło, to będzie. Mamo, nie było. A Stasiu zawsze powtarzał, że zanim gruby schudnie, to po chudym już śladu nie będzie. Moja mama mówiła, ucz się, bo będziesz kopał rowy i że jak nie będę jadł, to nie urosnę. Dziękujemy wam również za poczucie bezpieczeństwa, za poświęcenie, wstawanie w nocy, zmienianie pieluch i opatrywanie ran, za beztroskie dzieciństwo i za to, że wasze tradycje stały się naszymi. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you? Za poczucie obowiązku, za przytulanie w trudnych chwilach, za cierpliwość w naszych pasjach i czasem zwariowanych pomysłach, za pierwszą gitarę. Za to, że mogliśmy was naśladować i za to, że uczyliście nas walczyć o siebie, co ukształtowało nasze charaktery. Dziękujemy, że jesteście. I bardzo was kochamy.